Cześć, z tej strony Weronika. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka ćwiczeń związanych z mobilnością bioder. Dlatego jeśli odczuwasz ból odcinka lędźwiowego, to myślę, że filmik przypadnie Ci do gustu. Nasze biodra są stworzone do ruchu. Są to stawy kuliste, które odpowiadają za ruch we wszystkich płaszczyznach naszego organizmu. Problem z mobilnością bioder pojawia się często, kiedy masz pracę siedzącą, dużo czasu spędzasz w tej pozycji i nie masz możliwości prowadzenia do dnia codziennego aktywności. Czujesz wtedy, że jesteś spięty w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa bioder, zastany, zastana i nie możesz sobie z tym poradzić. Pokażę Wam teraz kilka ćwiczeń, które mogą usprawnić mobilność Waszych bioder, zniwelować ból w odcinku lędźwiowym i ogólnie poprawić Waszą mobilność. Pierwsze ćwiczenie. Siądziemy sobie na podłodze, może być na macie, dywanie lub bez niczego, jak Ci jest wygodniej. Stawimy sobie nogi z przodu, delikatnie zrotowane na zewnątrz i w wersji łatwiejszej damy sobie ręce do tyłu, żeby mieć większą mobilność ruchu i będziemy starać się kierować kolano do środka z jednej strony, a następnie z drugiej strony. Jeśli czujesz, że to ćwiczenie jest dla Ciebie w porządku i chcesz czegoś mocniejszego, dajemy sobie ręce albo do góry, albo po prostu przed sobą na klatce piersiowej i robimy to już bez podpierania się z tyłu. Tak samo rotacje do środka, jedna noga i druga noga. Ćwiczenie numer 2. Siadamy sobie w pozycji tak zwanej 90-90, czyli mniej więcej zachowujemy 90 stopni zgięcia kolana i lewego i prawego. I z tej pozycji będziemy wstawać tak, żeby wyprostować biodra. Czyli wstajemy sobie, prostujemy biodra, spinamy pośladek tak, żeby zostać w tej pozycji. Nie pójść za bardzo do przodu, tylko w miarę neutralnej pozycji, czyli takiej po środku, nie za bardzo do przodu ani do tyłu. I wracamy sobie swobodnie do tyłu. Powtarzamy to kilka razy. I chodzi nam tutaj o to, żeby ten ruch nie był ani za szybki, ani za wolny, tylko po prostu poczucie każdego mięśnia, który pracuje. I potem następnie sobie zmieniamy stronę na drugą nogę, żeby dwie pracowały tak samo i to samo. Czyli lecimy sobie do góry i pilnujemy, żeby ten ruch nie był za szybki, nie był rwany, po prostu swobodnie do góry i na dół. Ostatnie ćwiczenie na mobilność bioder. Będziemy z pozycji klęku wstawać sobie do przodu, ale dokładać też wypad na nogę do przodu, po diagonalnej, czyli po skosie i całkowicie do boku. Powtarzamy sobie to na każdą nogę, po kilka razy w każdym kierunku. Pilnujemy oczywiście znowu, żeby ruch był płynny, nierwany, nie za szybki, nie za wolny. I rozwijamy tą mobilność w każdym możliwym kierunku dla stawu biodrowego. Wszystkie te ćwiczenia możesz wykonywać codziennie. Jeśli czujesz taką potrzebę, zalecam od 1 do 2 serii dziennie, mniej więcej po 10 powtórzeń na każdą nogę. Jeśli podczas wykonywania tych ćwiczeń czujesz delikatny ból, delikatne rozciąganie, to jest to w porządku. Natomiast jeśli ten ból jest mocny i nie pozwala Ci wykonać tego ćwiczenia prawidłowo w pełnym zakresie, to warto byłoby tutaj udać się do fizjoterapeuty i sprawdzić, w czym jest problem. Pamiętaj, że regularne wykonywanie ćwiczeń w domu może zapobiec bólom kręgosłupa i możesz dzięki temu lepiej się czuć. Dzięki za oglądnięcie materiału. Mam nadzieję, że ćwiczenia Wam się przydadzą i trzymam mocno kciuki za Wasze kręgosłupy.